Wyobraźcie sobie sytuację. Postanowiliście przepłynąć Ocean Atlantycki. Tyle, że wyruszacie w lichym pontonie bez wody i zapasów jedzenia. Ciężko to sobie zobrazować, no bo kto przy zdrowych zmysłach odważyłby się na taki wyczyn? Cóż, był sobie pewien facet, który dokonał tego w latach 50. i miał ku temu bardzo dobry powód. Alain Bombard był francuskim lekarzem, którego bardzo interesowały techniki przetrwania. W swojej karierze widział wiele przypadków, jak tragiczne w skutkach może być rozbicie statku. Ale jedno bardzo go martwiło. W tamtych czasach szalupy nie były wyposażone w sprzęt wędkarski. Ponadto powszechnie uważano, że ludzie nie są w stanie przetrwać sami na oceanie dłużej niż kilka dni. Dlatego nikt po takim czasie nie wyruszał na ich poszukiwanie. Bombard nie mógł pozwolić na istnienie takiej dezinformacji. Opracował teorię, według której możliwe byłoby przetrwanie przez znacznie dłuższy czas tylko dzięki spożywaniu surowych ryb, planktonu dla witaminy C i słonej wody w minimalnych ilościach, jeśli odpowiednio by ją przygotować. Kluczowe jest tutaj słowo jeśli, ponieważ nawet łyczek morskiej wody może poważnie zaszkodzić zdrowiu. Wprawdzie idea Bombarda nie była oczywiście doskonała, ale było to jakieś rozwiązanie. Pomysł na łowiectwo zapożyczył od Polinezyjczyków, którzy wiedzieli, że każda ryba zawiera w sobie pewną substancję podobną do słodkiej wody, którą można pić w sytuacji poważnego odwodnienia. Bombard pofatygował się nawet bardziej i stworzył wyciskacz do ryb. I dokładnie takie było jego zadanie. Wyciskał z ryb soki, jak z cytryny. Był przekonany, że ekstrakt ze świeżych ryb zmieszany z wodą morską może uratować każdego nieszczęśnika, który utknął na morzu. Pewnie brzmi to dla Was dziwnie, a nawet szalenie. Ale nie bylibyście jedynymi osobami, które tak to postrzegały. Wielu ludzi wyśmiało pomysł Bombarda. Chodzi jednak o to, że nie był on pierwszym, który chciał udowodnić, że człowiek jest znacznie bardziej wytrzymałym rozbitkiem, niż wcześniej uważano. Do podjęcia decyzji o udowodnieniu swoich śmiałych teorii bezpośrednio zainspirowała go jedna słynna podróż. Wyprawa Kon-Tiki Thora Heyerdahla w 1947 roku. Pokonał on dystans pomiędzy Peru a Polinezją wraz ze swoją załogą na małej, prymitywnej tratwie zwanej Kon-Tiki. Norweski etnograf chciał udowodnić, że Polinezyjczycy mogli pochodzić z południowej Ameryki i opuścili kontynent żeglując bez żadnych zapasów jedzenia. Co prawda mieli ze sobą wodę pitną, więc to co planował Alain Bombard było bardziej ryzykowne. W każdym razie znacie już tło historii, a teraz zajmijmy się samą podróżą. W 1952 roku 28-latek zdecydował się przemierzyć Ocean Atlantycki bez jedzenia i zapasów wody w pontonie o wymiarach 5 na 2 metry. Łódkę nazwał heretykiem. Facet miał niezłe poczucie humoru i chciał zażartować z faktu, że był obiektem kpin w całym mieście. Heretyk miał za zadanie przetransportować przez ocean dwie osoby. Elena oraz jego przyjaciela i nawigatora Jacka Palmera. W pontonie znajdował się podstawowy sprzęt wędkarski, kompas i żagiel. Mieli też ze sobą zapasy jedzenia i wody na czarną godzinę, ale były one zaplombowane i z nich nie skorzystali. Ich podróż zaczęła się 25 maja 1952 roku. Bombard i Palmer wyruszyli z Monako i kierowali się na zachód w stronę Ameryk. Szybko zorientowali się, jak trudny do osiągnięcia był ich cel. W ciągu pierwszych dwóch tygodni prawie nic nie złowili i głodowali. Udało się im złapać tylko jedną dużą rybę. Oczywiście to nie wystarczyło, ale dzięki niej przetrwali. Palmer nie mógł pić morskiej wody ze względów zdrowotnych, ale dzięki mglistej pogodzie udało im się uzbierać prawie 4 litry pitnej wody. Wiadomo było jednak, że przyjaciel Elena nie przetrwa całej wyprawy. Z kiepską pogodą nie pojawiła się tylko woda pitna. Samotność na oceanie, wszechobecna mgła i brak widoczności są już wystarczająco straszne. Ale ludzie zaznajomieni z morzem powiedzą Wam jedno. Mgła skrywa też swoje tajemnice. Pewnego dnia Ellen i Jack wyraźnie słyszeli nadciągający w ich kierunku statek. Dostrzegli nawet jego światła. Zbliżały się do nich coraz bardziej. Silnik wył coraz głośniej, a nasza dwójka podróżników starała się zwrócić na siebie uwagę załogi statku, żeby przypadkiem w nich nie wpłynęli. Nagle jednak wiatr rozwiał mgłę, a Ellen i Jack nie mogli uwierzyć w to, co widzą, a raczej czego nie widzieli.
W ich pobliżu nie było żadnego okrętu. Statek rozpłynął się w powietrzu. Być może to tylko halucynacje. W końcu byli już wyczerpani. Oboje jednak widzieli i słyszeli wszystko wyraźnie. Kto wie, jakie tajemnice skrywa ocean. Kilka dni później dobili do brzegu Tanger w Maroku, gdzie Palmer postanowił wycofać się z eksperymentu. Ta wyprawa była dla niego po prostu zbyt ciężka, ale Ellenowi udowodniła tylko, że jego teoria była prawdziwa i że może osiągnąć swój cel. Wyobraźcie sobie, że jesteście tak głodni jak jeszcze nigdy w życiu i w końcu widzicie miasto, gdzie możecie zdobyć pożywienie. Wydaje mi się, że pokusa, aby dołączyć do kolegi, była dla Ellena nie do zniesienia. Mimo to postanowił płynąć dalej, ale tym razem w samotności. Atlantyk jednak nie pochwalał jego decyzji. Niemal natychmiast rozpętał się sztorm. I wtedy Ellen zrozumiał, że nie był na to w ogóle przygotowany. Fale były olbrzymie, a on nie miał jak pozbywać się wody z pontonu. Gdyby płynął zwykłą łódką, mógłby to być koniec jego epickiej podróży, a prawdopodobnie nawet życia. Musiał bardzo szybko coś wymyślić. I tak też zrobił. Wybierał wodę z pontonu kapeluszem. Jednak jego kłopoty dopiero się zaczęły. Wiatr stał się tak silny, że porwał żagiel. Mówi się, że człowiek może przezwyciężyć wszystko w ekstremalnych sytuacjach i najwyraźniej tego właśnie dokonał Ellen. Kiedy burza ustała, heretyk nadal dryfował. Wkrótce Bombard naprawił też żagiel. I jak tylko Ellen Bombard w jakiś sposób zdał okrutny egzamin Atlantyku, otaczająca go woda uspokoiła się, a w pobliżu pojawiło się mnóstwo ryb. Od tamtej pory nie brakowało mu okazji na zdobycie pokarmu i wody. Mimo to jego dieta w ogóle nie była zdrowa. Na ciele doktora Bombarda pojawiła się uporczywa wysypka, a rany się nie goiły. Prawdopodobnie był bardzo niedożywiony. Spożywanie tylko surowych ryb nie jest dobre, ale jedna z nich wyjątkowo dała mu się we znaki. Nie chodzi o rekina. Był to miecznik. Pamiętacie? Bombard płynął dmuchaną łódką, a te stworzenia nie bez powodu nazywa się miecznikami. W rezultacie jego obiad poważnie przedziurawił ponton. I znów Ellen musiał zawzięcie wybierać wodę z łódki. Głównym celem jego niebezpiecznej wyprawy było udowodnienie, że rozbitkowie mogą przetrwać na morzu. Mimo to próbował przyciągnąć uwagę pobliskich statków. Okazało się to jednak trudnym zadaniem. Natknął się na kilka z nich, ale został zauważony tylko raz przez załogę brytyjskiego okrętu zwanego Arakaką. To spotkanie było drugą okazją, kiedy Bombard czuł pokusę, żeby porzucić swój niebezpieczny eksperyment raz na zawsze. Wyobraźcie sobie, jak patrzy na ludzi, pyszne jedzenie i miękkie, ciepłe łóżko. Ale pewnie już się domyślacie, że doktorek postanowił dryfować dalej. Wziął ze sobą kilka jajek, jabłko i jakieś warzywa. Czy to kwalifikuje się jako oszukiwanie? Sami zdecydujcie. I mimo, że usłyszał, że do celu zostało mu około 1000 kilometrów, nawet nie drgnęła mu powieka. Dalsza część wyprawy była trudna, ale nie tak straszna jak wcześniej. Nawet kiedy słońce paliło mu skórę, schudł 24 kg i mierzył się z tajfunem, nie mogło się to równać z głodem i sztormem, które już udało mu się przetrwać. 23 grudnia 1952 roku przybył na Barbados, w archipelagu Małych Antyli, a jego zapasy na czarną godzinę nadal były nietknięte. Doktor Ellen Bombard potrzebował natychmiastowej opieki medycznej i wylądował w szpitalu. Nie ma co się dziwić, w końcu przepłynął 4350 km w małej łódce bez jedzenia, żywiąc się tylko surowymi rybami na śniadanie, obiad i kolację. Tym aktem prawdziwej odwagi, albo jak niektórzy by powiedzieli upartej głupoty, ale hej, w słusznej sprawie, udowodnił swoją rację. Wkrótce uznano, że rozbitków powinno się szukać bez przerwy przez dłuższy okres niż tylko 10 dni. Trudno zliczyć, ile ludzkich dusz od 1952 roku ocalił dr Ellen Bombard, kiedy postanowił przepłynąć Atlantyk na pontonie, żeby sprawdzić, jak silna jest ludzka wola przetrwania. Kto według Was jest bohaterem, który zasługuje na większe uznanie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dziś czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie filmik znajomemu. Ale chwila, moment, nie odchodźcie jeszcze. Na kanale znajdziecie ponad 400 produkcji.
Wystarczy, że klikniecie filmik po prawej lub lewej stronie. Miłego oglądania. Witamy Was po jasnej stronie życia.